Witajcie moi drodzy, Bitewniak Polski z tej strony, witam was na moim kanale. Dziś mam dla was kolejny cast, kolejny mecz z Dawn of War 2 Elite Mod. Będziemy grać na mapie Seawall Frontier, a 1 na 1. Zaczynajmy! I małe zaskoczenie, bo po jednej stronie z grających jestem nie kto inny jak tylko ja. Aptekarz, komander supportujący, który może leczyć pasywnie, może leczyć za pomocą swojej zdolności, swoje wojska. Całkiem niezły hero w walce wręcz, można też mu dorobić bolterek, żeby był lepszy na dystans. No i posiada zdolność do buffowania swoich jednostek, do podnoszenia ich statystyk na polu walki, stymulanty, które można wykupić w T2. Po drugiej stronie Liktor Alfa, tyranicki dowódca, który może używać zdolności niewidzialności swojego flash hooka. W T2 ma zdolność skoku, która przewraca okoliczne jednostki. Bardzo upierdliwi mamy użycie tego flash hooka. To jest natychmiastowa śmierć jednego ze scoutów z modelu. Od razu skoczyły mu praktycznie dwa paski na doświadczeniu, więc nie jest to taki łatwy hero do walki. Zwłaszcza, że bez Cyrusa nie można go wykryć, potrzebujemy na start przynajmniej 25 prądu, więc z początku ten commander robi co chce. Wyjście dla Nida to są termagaunty, hormagaunty. Nid zajmuje północną stronę mapy, zajmuje centralny Victory Point, no i zdecydowałem się tutaj na zabudowanie tego power node, ponieważ spodziewałem się, że ten Liktor może w każdej chwili spróbować podejść i mi go po prostu przejąć lub dezaktywować. Wyszedłem z trzech scoutów na tej mapie, pewnie nietypowy build, pewnie niewiele razy go widzicie na Nida, ale sami zobaczycie jak sprawa się potoczy. Zwłaszcza na tej mapie daje mi to kontrolę bardzo dużą mapy, mogę przemieszczać swoje scouty z północy na centrum oraz południe bezproblemowo. Sami zauważycie, że jedne scouty właśnie tutaj łapią, kiedy tutaj drugimi i herosem swoim zajmuje tego tyranida, mimo tego, że wiem, że nie mam szans z nim teraz w bezpośrednim starciu, to gram na zwłokę, tak, i już tutaj robi ten tak zwany ninja capping, tymi scoutami robię, żeby po prostu grać na zwłokę i przytrzymywać tego tyranida. Wypluwa właśnie warriory, ja poszedłem po taksy, czy te taksy były w późniejszej grze mądrą decyzją? To jest ciężkie do stwierdzenia tak naprawdę. Wielu graczy się kłóci co do tego, czy nadal te taksy są potrzebne na tyranida, czy nie są. W przypadku z aptekarzem całkiem się to nieźle sprawdza, zwłaszcza, że mogę dłużej te taksy utrzymać na polu walki. No i Cyrus, pierwszy Cyrus na polu walki, pierwszy sierżant pozwoli mi na wykrywanie w końcu tego Liktora, więc będę mógł jakby w pewnym stopniu go kontrolować, będę go widział. No i przeganiam te termagaunty spod moich generatorów. Liktor próbuje wejść w stan niewidzialności, ale no mam ten granat, rzucam ten granat, nie wiem, że go nie zabiję, ale chodziło tylko o to, żeby go powstrzymać, gdyż zrobił na sobie feeder tendrils, które pozwalają mu tak na leczenie. Chodziło tylko o to, żeby go przewrócić, przytrzymać na glebie przez parę sekund i położyć na nim ogień, gdyż jeżeli on atakuje w walce wręcz i się leczy, jest naprawdę ciężki do zabicia. No i tutaj myślałem, że uda mi się go zabić, niestety warriory ze swoim knockbackiem i ten Liktor bardzo szczęśliwie ucieka na 25-26 HP. No i te warriory mnie odpychają. Warriory, piechota standardowa, heavy piechota, heavy infantry, przepraszam, czyli ciężka piechota, standardowo do walki wręcz. Posiada zdolność do skoku, która przewraca jednostki za nimi lub te, które właśnie doznały tego skoku od tych warriorów. Termagaunty będą najpewniej na razie nic nie robią. No i mam też, słyszę już shotguny, pierwsze shotguny w końcu dają mi możliwość przegonienia tych warriorów, tych hormagantów, a nawet na te termaganty świetnie się sprawdzają, tylko trzeba ich rozsądnie używać. Tutaj mam drugi skład shotgunów, więc mam dwa shotguny na skautach, jednego Cyrusa, no i na aptekarzu na razie nic. Te termagaunty powinny się w tym momencie wycofywać, ja tutaj użyję tak tego blasta z tych shotgunów, ale ten blast, te uderzenia było bezsensowne, no bo on natychmiastowo wcisnął X, dobra reakcja ze strony tyranida. No i te hormagaunty wiążą mi te skauty, późno zauważyłem kolejny flash hook użyty na górze. Chciałem tutaj próbować złapać na granat, ale źle wycelowałem, ten granat był kiepski. I tutaj jest bardzo ciekawe starcie, gdyby ten Liktor dosłownie uderzył jeszcze raz, 6 HP na tym jednym modelu. Nie miałem tego blasta na tych drugich shotgunach, no ale byłem bardzo, że tak powiem,
szczęśliwy, byłem lucky, że nie miał tego flash hooka też naładowanego, bo zużył go na początku i nie był w stanie zabić mi tego całego składu. I jak spojrzycie teraz dokładnie na mapę, to mapa jest bardzo czerwona. Właśnie to daje siła tych trzech scoutów, że mogę się poruszać. Niestety scouty są bardzo delikatne i trzeba cały czas ich pilnować. Nie jest łatwo je utrzymać przy życiu, zwłaszcza w te dwójce, zwłaszcza kiedy Termagaunty mają ulepszenia na tych swoich Toxic Saxach. Tutaj decyduje się na zrobienie tych flamerów. Chodzi mi o naciśnięcie presji, wywarcie presji na tych generatorach, wywarcie presji na tych Termagauntach. Termagaunty nie mają odporności do miotaczy ognia, Hormagaunty tak, i Warrior właśnie schodzi od tych shotgunów. Te shotguny właśnie, tak jak mówiłem, kolejny Cyrus, te shotguny są potężne, i bliżej celu, tym większe obrażenia. Te Hormagaunty będą musiały się wycofać. No i ta masa shotgunów, masa scoutów z Cyrusami biegnie teraz w kierunku tego Nida. Nid złapał środek, mapa środkowa jest troszkę bardziej niebieska, czyli do niego on tutaj decyduje się na obronę tych generatorów. Uda mi się tutaj coś rozwalić z tych genów, jakąś tam presję na nim wybieram, ale mimo wszystko i tak już załącza tę dwójkę. Liktor jest jeszcze na ziemi, nie wykupił go, to jest dla mnie duża przewaga, zwłaszcza że w tym matchupie, zwłaszcza że w tej kompozycji armii Liktor jest jakby przeważającą siłą dla aptekarza. No i to aptekarz musi kombinować. Tutaj próbowałem dobry granat rzucić, ale nie poszło. Te taksy udało im się uciec. Myślałem, że przez chwilę jeden sobie model zabije ze składu. Te Hormaganty dostały jeden blast. Tutaj te scouty za green coverem. No właśnie, dwa modele zeszły. Kolejny granat będę próbował rzucić i czułem albo na Hormaganty, albo na złapanie Termagauntów, ale szybko zareagował, przypinował i będzie ten flash hook na tym aptekarzu. Ten aptekarz musi się wycofać. Tak jak mówiłem, potężne obrażenia tego Liktora w walce wręcz nie są żartem. Udało mi się pocisnąć niestety tylko jeden generator. Nie wyszedłem na tym starciu najlepiej. Nid zdecydował się na najrozsądniejszą odpowiedź na te skauty, tak zwany Barbaret Strangler. Barbaret Strangler jest to broń przygważająca, może strzelać bez rozstawiania, krótszym zasięgu niż Heavy Boltery czy Heavy Weapon Stimpsy albo Havoki, ale ma 360 stopni kąta strzału, więc nie musi zmieniać swojej pozycji i w sumie na te skauty jest to rzeczowa i sensowna odpowiedź. Teraz będę ponawiał te starcie przy tych generatorach, będę chciał wywrzeć tą presję znowu na tych genach skautami. Najchętniej właśnie będę chciał, nie wiem, że on zrobił tego Barbara Strangler, bo go jeszcze nie widziałem w walce, będę chciał zająć ten środek, muszę wywierać na nim presję, mimo że mam 460 tiketów do 300. No i ten skok z te dwójki, już wiedziałem, że jest z te dwójce, żeby przetechował. Poszedł kolejny shotgun, pierwszy shotgun blast, granat, bo myślałem, że te warriory będą chciały podchodzić, chciałem je tylko chwilę zatrzymać, ale niestety nie próbował nimi podejść, oddał jeden strzał i stał cały czas nimi. No i kolejny ten strzał z tego Barbary Strangler, kolejny granat, nie udało mi się niestety dobrze wycelować. No i ten, muszę się wycofać, bo ten Liktor za dużą presję, flash hook, no i te starcie nie poszło najlepiej, ale udało mi się go na tyle długo przytrzymać, że właśnie dokańczam jego power noda, więc ma 425 rekwi w plecy, więc nawet przy moich stratach jest to całkiem dopuszczalne, bo straciłem może z dwa modele na skautach. Może nawet jeden, nie, no chyba w tym wcześniejszym też dwa modele na skautach, mimo że mapa jest w sumie w Victory Pointach niebieska w rekwizycji. Też jest tak bardziej, w sumie raz, spójrzmy, dwa, trzy punkty dla Tyranida, jeden punkt dla mnie, jeden neutralny z rekwizycji, no ale jednak nadal brak tych genów odbudowa i wychodzi tutaj z tego Styron Guarda. W sumie, szczerze powiem, że spodziewałem się raczej Zoantropa, nie będę ukrywał, byłem przygotowany na tego Zoantropa, myślałem już nawet o zrobieniu asaltów przez chwilę, albo właśnie tego Dreadnota, którego za chwilę zaraz załączę, tak robię tego Dreadnota. Nie spodziewałem się tego Tyron Guarda, niestety mogłem się zdecydować chyba raczej na te asalty niż na tego Dreadnota, albo nawet asalty z Death Plasmą i może jakimś laskanem. No i tutaj będzie dobre starcie dla Tyranida, zabije mi tego aptekarza właśnie ten flash hook, to jest, no i za późno użyłem, zaspałem z tym shotgunem, przygwożdżenie na tych moich scoutach, ten flamer robi jakieś całkiem przyzwoite obrażenia, kolejny shotgun blast, Hormagaunty będą musiały się cofnąć, no ale niestety ja wycofuję swoje taksy, no i prawdopodobnie będę musiał też wycofać swoje scouty, próbuję go tu
złapać na ten granat, ale zauważyłem, że ten gracz bardzo dobrze pilnuje się przed granatami. Nie jest to łatwa sprawa, żeby łapać go na te granaty. Zachowuje zimną krew. No i w odpowiedzi, jak tylko spostrzegłem tego Tyrant Guarda, zdecydowałem się na budowę Heavy Boltera z Focus Fire'em. Myślałem też o Laskanonie, ale z drugiej strony stwierdziłem, że Focus Fire może mi się bardziej przydać. Zaraz powiem parę słów o Tyrant Guardzie. Dreadnought jest to Walker 450 za 120. Tyrant Guard jest to też swego rodzaju potwór, taki Walker, powiedzmy, spełnia rolę jakby Dreadnoughtów, ale jest dużo tańszy, no i jest super heavy infantry, no i ma więcej HP. Co jest zabawne, on kosztuje Tyrant Guard chyba 400 na 50 prądu, tak mi się wydaje, 400 reki na 50 prądu, a ten Dreadnought kosztuje 450 na 120 prądu, no i powiem szczerze, że Dreadnought ledwo z tym Tyrant Guardem wygrywa. Ucieczka tego Liktora, dostał Shotgun Blast w momencie, kiedy właśnie podskakiwał Capillary Tower, jest ten Venom Cannon, ja spostrzegłem tego Venom Cannona. Z tym Tyrant Guardem i tym Venom Cannonem na pewno nie mam najmniejszych szans, wycofuję się pod ten Heavy Bolter, ale niestety on mi go właśnie zwiąże, muszę się wycofać, ta walka nie wyjdzie najlepiej. Venom Cannony, bardzo dobre AV, spójrzcie sami, 800, 780, 740 na tym Tyrant Guard zadaje około średnio 50 HP, ale nadal dzięki tym trzem scoutom, no tutaj w tym wypadku akurat moje taksy łapią, na taksach za chwilę będę robił rakietnicę. Czemu rakietnicę, a nie lepiej plazmę? Tak, plazma robi większe obrażenia, super heavy infantry, ale Tyrant Guard po zmianie swojej formy na te tak zwane przejście leczenia dostaje pancerz pojazdu i ta rakietnica i tak się lepiej sprawdzi, a rakietnica ma 100% celności na Tyrant Guarda, bo właśnie jest to super heavy infantry, jest dużo, o właśnie chyba będzie tak, jedna rakietnica strzeliła, dostałem tutaj Heavy Bolter, próbuję obronić pozostałości moich generatorów, widzimy tutaj Tyranid i takie odbudował. No, dało mi to trochę przewagi, zabicie tego Liktora na początku dało mi trochę przewagi, zniszczenie mu tych generatorów był w plecy, ale i tak zaczyna wyrównywać Zeko, jeżeli sami zobaczycie. U góry, aptekarz jest wyciągnięty, level drugi na tym aptekarzu, nie wiem jakim cudem mi się udało, nadal bez żadnych girów, próbowałem go trzymać cały czas przy życiu, przy tym flash hooku nie jest łatwo walczyć. No i Assault Cannon na te Venom Cannony, stwierdziłem, że jednak zrobię tego Assault Cannona, liczyłem, że z rakietnicą i Focus Fire'em na tym HB-ku uda mi się przytrzymać tego Tyrant Guarda. No, nie jest to wcale takie proste, jakby się mogło wydawać. Próbowałem cały czas wybierać, poszedł ten baraż, ale ten baraż tak naprawdę przy tej synapsie małe obrażenia zadał. Ten Tyrant Guard dostał już ponad 1000 HP i niestety muszę się wycofać, bo ten zrzut Spormine'ów był straszny, jest straszny w sumie, no nie jest, Spormine'y są bardzo problemem, bardzo dużym problemem ogólnie dla wszystkich raz, jest je ciężko zabić, zadają duże obrażenia i przygwarzają, nawet na pojazdy są całkiem niezłe, wam powiem, nie zadają może wielkich obrażeń, no i ten Dreadnought zejdzie mi w tym momencie, ten Tyrant Guard i ostateczny cios zadał, ten Dreadnought schodzi, no i tak jak mówiłem, budowanie pojazdu z tym aptekarzem najczęściej, przynajmniej w moim wykonaniu, tak się kończy. Nie jest wcale takie łatwe, to nie jest Force Commander, który może z teleportem i z hammerem wskoczyć w te Venomy na Battle Cryu albo z Bablem podejść do nich. To nie jest Tech Marina, która z Market Targetem albo ewentualnie z Overchargem na plazmie czy Meltom i z Globalem naprawiającym może wspierać tego Dreadnoughta. No i się skończyło jak się skończyło. Szczerze przyznam, że nie jestem graczem, który się poddaje, walczy do samego końca, ale myślałem, że to może być koniec, że ta strata Dreadnoughta to już będzie dla mnie naprawdę no, zakończenie tej rozgrywki. Mimo to dobrze się stało, że gracz tyranicki odpuścił te moje generatory, więc nie zniszczył mi do końca eko. Udało mi się go, tak, shotgun blast na tych Hormagantach, udało mi się go tutaj kolejny granat, żeby nie mógł podejść, wycofuję się. To jest bardzo dobre zagranie. Polecam wam używanie tego na slugasy, na siski, na wszystko co podchodzi do was, do walki wręcz właśnie. Shotgun blast i granat tuż przed składem, a jeżeli będzie nawet wystarczająco blisko, zaleca się rzucanie prosto w bezpośrednio miejsce, w którym zostanie odrzucony dany skład. Gwarantuję wam, że przy odrobinie szczęścia i skilla ten Tyrant Guard właśnie szarżuje na ten Focus Fire, robi dobre obrażenia na tego, tak, znowu poniżej 1000 HP, ale nie jest to wystarczająco, potrzebuję jeszcze jakiegoś wsparcia. Zdecydowałem się wyprodukować tej Whirlwinda, ale zaraz go cofnąłem, już tłumaczę czemu. Myślałem sobie, że będę utrzymywał
jego piechotę na glebie, co pozwoli mi dłużej strzelać, ale stwierdziłem, że nadal nie mam odpowiedzi na tego liktora. Ten liktor jest problemem, musiałem cały czas by trzymać przy tym skauty, a skauty jednak musiały walczyć o tą mapę. Ta kontrola mapy dawała mi nieznaczną przewagę, mogłem sobie pozwolić na zabawę z tym nidem, no i w tym momencie najpewniej stracę jeszcze ten generator, nie wiem, czy będę w stanie go wybronić. To powiem, no chyba będę. No i ten liktor tutaj troszkę przysnął flash hook kolejny, zabity model. No tak w sumie mały level na tym liktorze. Z reguły gracze liktorami osiągają potężne levele w bardzo krótkim czasie, zwłaszcza że ten liktor ma już tę trójkę 173 do 300. No i ten liktor zejdzie, tak, te shotguny, zlekceważył te shotguny. Shotguny, tak jak mówiłem, im większe, im bliżej celu, tym większe obrażenia. No i ten Focus Fire robi swoje. Zobaczcie, ładnie ściąga i zmienia tą formę. Musiał się zdecydować na zmianę tej formy. Rozstawiam tą defplazmę. Tu będzie potężne starcie. Spuszcza mi te spormajny. Zdecydowałem się, że nie będę wycofał. Muszę zabić mu tego Tyrangwara. Pierwszy ostrzał idzie właśnie w te Warriory. Chcę przegonić te Warriory, bo przygważa mi tą rakietnicę. Ale wycofuję je lekko. Leczenie na tym Tyrant Guardzie jest tak silne, że wali w niego plazma, rakietnice i przez chwilę wali do niego Focus Fire. Znowu przygwożdżenie na tych granat próbuje rzucić. Myślałem, że się wycofa ewentualnie tymi Warriorami. Nie udało mi się, kolejny strzał i ta Death Plasma prawie dobija te Warriory z BS-em. No i te Spormajny, sami zobaczcie, jak mocno mnie poturbowały. Ostatnia śmierć tych Warriorów i te strzały zabiły tego Tyrant Guarda. Więc wyszedłem na tym starciu zwycięsko, zachowując zimną krew. Miałem w zanadrzu, w razie co, wystarczająco czerwonego na Angels of Dead, żeby użyć i zminimalizować straty na moich jednostkach, ale stwierdziłem, że nie było to konieczne. No i tutaj problemem, w sumie problemem, dla mnie to był problem, ale mniejszy niż Carnifex, zrobił liktora z te trójki. Dwa liktory przy Heavy Bolterze i nawet Devastatorach to nadal jest problem, bo mogą spokojnie wiązać, zwłaszcza że ten liktor ma heavy melee. Sami spójrzcie, on robi ogromne obrażenia. Nie szczypie się ze swoim celem, tak podchodzi, dziabie, doskakuje i właśnie zabił mi jeden model, nie jest łatwo. No i Doom Malantai, ja cały czas oczekiwałem jakiegoś Swarmlorda, oczekiwałem na jakiegoś Fexa, dlatego nie wchodziłem jeszcze w tę trójkę. Czekałem, żeby ewentualnie dopluć Las Kanona, ewentualnie żeby zrobić jakiegoś może jeszcze jednego Dreadnoda, ale pojawił się ten liktor i w sumie to jest szczęście w nieszczęściu, bo mam te trzy skauty, mam dwa Cyrusy, mogę walczyć z tymi shotgunami, mogę walczyć z tymi liktorami. No i ta Death Plasma, odpowiednio zająłem pozycje obronne, już tłumaczę czemu właśnie w tym miejscu, bo potrzebuję utrzymać victory pointy, a tutaj mam ostrzał Death Plasmą praktycznie na dwa punkty. No i Heavy Bolter mogę utrzymywać lekko z tyłu, więc w razie jakiegoś zagrożenia mogę szybko się wycofać do bazy. Tutaj generatory pozwalają mi na zobaczenie, co w razie czego, jak coś się dzieje, coś się zbliża od dołu. No i skauty, jak zwykle skauty robią ninja. Moje skauty, jak sami zauważycie, nigdy nie śpią. Tutaj oczywiście jedne trzymam teraz w okolicy tej Death Plasmy, trzymam w okolicy tego Heavy Boltera, zwłaszcza z jednym Cyrusem i zwłaszcza kiedy wiem, że na polu walki jest liktor z te trójki, a niedługo będzie pewnie wskrzeszony ten podstawowy liktor alfa. No i już wiem, że jest ten Malantai i powiem szczerze, potężny strzał z plazmy to było dobre, spójrzcie sami, mimo że małe straty to jednak dużo HP. No i ten Focus Fire daje radę, sięga tego Malantaja, bardzo mało, ale sięga, włączył sobie leczenie, ale musi się cofnąć, nie jest wcale takie proste i w sumie ten Malantai jest straszny, wam powiem. Jest naprawdę tani i jest strasznym konterem na chyba większość celów, zwłaszcza na piechotę z tym leczeniem i z tą Marią. Ale jakimś cudem nie umiał skomponować i widzieliście, jakie użycie fleszuka, widzieliście na minimapie. Cofnijcie i spójrzcie na minimapę, z jakiego odcinka przeleciał mi właśnie ten aptekarz, który tak właśnie zaraz zejdzie. To jest liktor z te trójki, od razu Larman Blessing, bo potrzebuję tych stymulantów, potrzebuję tego leczenia. Ono mi sporo daje, pomaga mi utrzymać jednak te jednostki trochę przy życiu i te obrażenia są znacznie większe. Tutaj Hormagaunty próbują złapać mi te generatory. Cały czas skupiam, spójrzcie, cały czas skupiam swoją walkę. Chcę tylko dotrwać do końca, ponieważ boję się tego Malantaja. Nie mam na niego dobrego kontera. Jedynie co mnie ratuje to, że on ma mało jednostek do walki wręcz. I to mnie dziwi, że nadal nie widać ani Jean Stealerów z te trójki, ani Warriorów z Drenoglancem. Bo z Malantajem najlepiej używać jednostek do walki wręcz. Bo Malantaj ogólnie swoim wysysaniem życia nie zabija jednostek.
może je tylko minimalizować ich HP, ale ma też kupę innych zdolności. Sami spójrzcie zresztą, co się dzieje teraz z tym Deathplasmą. Teraz użył tego swojego blastu. No i jeden model właśnie zginął tej takiej trucizny. Musiałem się niestety wycofać. O dziwo, ten Focus Fire całkiem fajnie się sprawdza. No i decyduje się na tego Dreadnoughta. Decyduje. Wiem, że jest AV-ka na polu walki. Za ten Malentai może nie robi też jakichś mega dużych obrażeń na te pojazdy, ale jednak jakieś tam robi. Te 100-200 HP zawsze może zdjąć tymi swoimi zdolnościami. Ale stwierdziłem, że to jest jedyne sensowne wyjście przy dwóch liktorach, niż iść w asalty, ponieważ jak zrobię asalty, dwa liktory to są dwa flash cooki i potężne obrażenia w mele, więc nawet z aptekarzem miałbym problemy z ich utrzymaniem, a skauty nie podejdą do całej tej zasięgówki tyranida tych termał. I tutaj te horma gaunty, tak właśnie schodzą. Było to kiepskie starcie. Rozstawiam DF plazmę, rozstawiam swój heavy bolter, 265 do 56, stwierdziłem, ten jeden liktor, o tak, zszedł, znowu mu padł ten hero, ale muszę się wycofywać, bo jednak ta zdolność na tym Malentaju, używam Angels of Death. Nie chciałem nic tracić, bo chciałem jeszcze utrzymać, chcę przegonić tego Malentaja, tak? Dlatego bałem się, że jeszcze odda jakieś strzały i chciałem utrzymać tą Deathplasmę, chciałem utrzymać tego HBK, żeby podążać do przodu, bo no 56 do 255, bałem się cały czas jakiegoś Feksa, bałem się ewentualnie zwykłego Zantropa, który mógłby mi naprawdę też napsuć krwi. No i dlatego stwierdziłem, że nie mogę się wycofać w tym momencie z mapy. Liktor zajmuje dół, no i zaczynają się schody. Mimo przy takiej przewadze w Victory Pointach, to jednak mapę zaczyna kontrolować bardzo tyranik. Nie mogę podejść bezpośrednio Dreadnoughtem bez wsparcia skautów, muszę podesłać skauty, żeby utrzymać. Jest ta Death Plasma, robi fajne rzeczy z tymi nidami. Ona naprawdę się dobrze spisuje na tych nidów. Nawet przy dwóch liktorach kolejny strzał. Mimo że nie zadałem mu dużo obrażeń, leży na ziemi, nie strzela. Teraz powinienem załączyć Focus Fire, ale dostał przygwożdżenie. Kolejna plazma i zejdzie w tym momencie. Tak, ten knockback dużo mi dał. To przewrócenie naprawdę sporo. I armia tyranidów się właśnie rozpływa. Tutaj zginął ten jego liktor z te trójki. I mamy GG. Wow. Aż mi w gardle zaschło. Czekajcie. Przyznam szczerze, że gracz World Edit nie jest łatwym przeciwnikiem. Mierzyłem się już z nim wcześniej. Czasami przegrywałem, chociaż nie chwaląc się, większość gier wygrywam. Tak czy siak, Liktor jest po prostu ciężkim hero do pokonania dla tego aptekarza. Neguje go prawie każdą swoją zdolnością tego aptekarza. Nawet jeżeli zrobimy bolter na tym aptekarzu, to ten flash hook i tak nas wyciągnie i nie mamy użycia z tego boltera. Jedyną dobrą, sensowną rzeczą, jaką możemy zrobić na aptekarzu w sytuacji do walki z nidami, jest ten granacik Purification Rites. Jak dobrze pamiętam nazwę, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że ten, no w każdym razie ten granacik, który też widzieliście już na pewno w którymś z moich castów. Z tym, że jeżeli Liktor będzie cwany, będzie nam odciągał flash hookiem tego aptekarza od tej swojej armii, od tych termagauntów. Więc to też nie jest tak do końca 100% pewne, że ten granacik spisze się i zrobi swoje. Myślę, że tutaj największym problemem tego tyranickiego gracza było to, że poszedł jednak w tego Liktora z te trójki. Jeżeli zrobiłby tego Feksa, mógłby mieć zdecydowanie większy problem. No nic, cześć, trzymajcie się i zapraszam po kolejne kasty już niebawem. Hej!